Tutaj smażymy antrykota bez kości z przerostem tłuszczowym oraz antrykota z kością, który ma tutaj kość i sucho dojrzewający, czyli stała temperatura, stała wilgotność i określony czas na ten stek. Ten akurat dojrzewa 7-8 tygodni. Nasze steki z kością dojrzewają na sucho, czyli tak jak ten tutaj na przykład dojrzewa na mokro, czyli w folii we własnych sokach pływa sobie 7 tygodni. A ten tutaj z kolei dojrzewa bez żadnej folii, bez żadnego okrycia, bez żadnych soków, o stałej wilgotności, stałej temperaturze i jest z kością. Tworzy nam się tutaj taka obwódka czarna, nazywa cuszką tak zwaną, która fajny ma taki orzechowy posmak, a jednocześnie nadaje kruchości i soczystości mięsa.